Cześć kochani, witam was. Zapraszam na 11. bonusowy odcinek Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Tym razem zabiorę was w podróż do dalekich Chin i opowiem o dość egzotycznym filmie. Oczywiście jeśli chodzi tutaj o optykę europejsko-amerykańską, czyli w filmie science fiction Wędrująca Ziemia, która miała premierę w tym roku, a od 30 kwietnia dostępna jest na platformie Netflix, również w Polsce, i jest to jeden z największych hitów w historii chińskiej kinematografii, także zapraszam na odcinek. Odcinek bonusowy, tym razem nagrywam z miasta Zielona Góra, czyli z rodzinnego miasta Darka. I Darku, tutaj chciałem ci tylko podziękować za bardzo chłodne przywitanie, gdyż no, pierwsze dni pobytu naprawdę były dość zimne. Spodziewałem się, że troszkę niżej od Gdańska i bardziej w tą lepszą, jak to się mówi, zachodnią stronę Europy będzie cieplej. No, niestety nic z tego, ale na szczęście powoli pogoda wychodzi na prostą, jest coraz cieplej, także powoli łapie klimat i stabilizację. No nie jest to moja pierwsza wizyta w Zielonej Górze, oprócz tej poprzedniej z zeszłego roku, gdzie świętowaliśmy wesele Darka. Był też poprzedni raz, no teraz będzie już pewnie, ja wiem, 15 lat temu, kiedy z kabaretem występowaliśmy w tutejszym klubie Gęba. Na zaproszenie kabaretów tutaj właśnie zielonogórskich. Pamiętam tyle, że było sympatycznie i fajna publika. Troszkę to już czasu minęło. Z takich ciekawych rzeczy pamiętam tylko, że Wojtek Kamiński, kabareciarz, ustawiał nam krzesła przed występem. No wtedy to była taka dla nas, może nie jakaś wyrocznia, ale czy jakiś wielki idol, ale osoba, którą no, znaliśmy z telewizji i gdzieś tam w jakiś sposób pewnie też podziwialiśmy. Zresztą do dzisiaj Wojtek sobie całkiem nieźle radzi na scenie kabaretowej. I no, było to dla nas trochę śmieszne, że taka osoba, taka postać w świecie polskiego kabaretu, tym bardziej na tamte czasy, no, ustawia nam krzesła do występu. Będę tutaj chyba jeszcze około 3 tygodni, także pewnie przyjdzie mi trochę tą Zieloną Górę pozwiedzać. Zamierzam może w końcu wybrać się do kina po powrocie z Islandii, bo tak sobie obiecuję i nic z tego nie wychodzi. No ale zobaczymy, bo też niestety oferta naszych kin i też te następne tygodnie no dość mocno mijają się z moim gustem. Dzisiaj przy okazji tego krótkiego, jak to zwykle bywa, bonusa, też opowiem wam o dwóch filmach, które właśnie w ten weekend mijający weszły do polskich kin i są najbardziej wyczekiwane. Tak naprawdę dwie pozycje mocno, ale to bardzo mocno się wyróżniają, a reszta, bo tych filmów jest trochę więcej, no dość miernym, przynajmniej teraz na tą chwilę zainteresowaniem się cieszą. Myślę, że zacznę właśnie od tych dwóch pozycji, a potem przejdziemy do dość egzotycznego i wyjątkowego sci-fi. I tak na pierwszy rzut mamy film Tolkien, właśnie, który wszedł do kin 17 maja. Biograficzny dramat wojenny, tak, nie jest to żadna zmyłka, od tego Tolkiena, czyli J.R.R. Tolkiena, dokładnie Johna Ronalda Reuela Tolkiena, który oczywiście zasłynął jako poeta, filozof, akademik i najbardziej znany jest ze swoich oczywiście wielkich powieści, sagi, można powiedzieć, Władcy Pierścieni oraz Hobbita, ale pewnie też i innych pozycji znanych jego fanom. Ja akurat do tej grupy się nie zaliczam, chociaż filmy, przynajmniej te związane z Władcą Pierścieni, oglądałem oczywiście, ale już Hobbita sobie podarowałem i z tego co wiem, to za dużo nie straciłem. Ale wracając do filmu, tak jak powiedziałem, jest to biografia Tolkiena, który urodził się w 1892 roku. Obecnie są to tereny Afryki Południowej, a zmarł w wieku 81 lat
w Bournemouth w 1973 roku. Sam film miał premierę 3 maja, między innymi właśnie w Finlandii, w Irlandii czy też w Anglii, w Ameryce miał premierę 7 maja, a pewna dystrybucja w tym kraju to 10, czyli kilka dni temu. Akcja ukazuje lata młodzieńcze, kiedy to młody pisarz po śmierci matki trafia do szkoły z internatem i tam pośród grupy kolegów wyrzutków odnajduje przyjaźń, miłość oraz inspiracje artystyczne. I właśnie o tym mniej więcej jest ten film, do którego scenariusz napisała para David Gleason oraz Steven Beresford. Jeśli chodzi o pierwszego z tej pary, to znany jest on za scenariusz do takich filmów jak Cowboys and Angels z roku 2003, The Front Line 3 lata później oraz zeszłego roku z filmu Don't Go. Natomiast Steven Beresford ma na swoim koncie 3 filmy. Oprócz tego, o którym dzisiaj mówię, również Dumni i Wściekli z roku 2014 oraz The Last of the Housemans z roku 2012. Reżyserią tym razem zajął się natomiast fiński reżyser, 42-letni pan urodzony na Cyprze o nazwisku Dom Karukowski. I ten pan ma w swojej biografii takie filmy jak Serce Lwa z roku 2013, Dom Mrocznych Motyli z 2008 oraz Tom to Finland z roku 2017. W rolach głównych występują Nicholas Holt, tego młodzieńca mogliście widzieć w filmie Mad Max z roku 2015, czy też partnerował Hugh Grantowi w filmie Był sobie chłopiec oraz wystąpił w filmie Wiecznie żywy z roku 2013. Przy jego boku zobaczymy Lily Collins. Ta pani zagrała w takich filmach jak Love, Rosie z roku 2014, Porwanie z roku 2011, czy też Dary Anioła, Miasto Kości z roku 2013. A do tej dwójki można również dołączyć Colma Maneya, który w 1997 zagrał w filmie Connor, Lot Skazańców. 5 lat wcześniej zagrał u boku Stevena Seagala w przeboju tamtego roku, czyli 1992, pod tytułem Liberator, a w 2004 z kolei u boku wschodzącej gwiazdy Daniela Craiga, przyszłego Bonda, zagrał w filmie Przekładaniec. Film był kręcony w Liverpoolu oraz Manchesterze, czyli tam, gdzie dorastał i dojrzewał autor. Jest to pierwszy w karierze fińskiego reżysera film anglojęzyczny. Chyba największą ciekawostką jest to, iż rodzina autora nigdy nie zatwierdziła ani nie autoryzowała scenariusza ani samego filmu i w żaden sposób nie popierają jego treści. Nie wiem, czy to ma związek z jakimiś kontrowersjami w filmie. Sami się przekonacie, jeśli się wybierzecie. A może na was przekonać do tego ocena 7.0 przy około 3000 głosów na IMDb. Na Rotten Tomatoes 51% jedynie krytyków dobrze ocenia ten film, a 84% widowni ma właśnie takie pozytywne zdanie. Ponoć z tych takich mniej przychylnych opinii film nie za bardzo wyrasta ponad zwykłą standardową notkę Wikipedii. To myślę, że to mocno krzywdząca, a przynajmniej mocny cios, jeśli chodzi o twórców tego filmu. Z pozytywnych recenzji podobno fiński reżyser złożył hołd genialnemu właśnie filologowi, fantastycznemu pisarzowi dzięki pomysłowej i bardzo wciągającej i intensywnej biografii. No tu akurat jest mocno przeciwne zdanie. Podróż Tolkiena przez piekło Somi daje moc filmowi, ale jego wewnętrzna podróż przez krajobraz wyobraźni czyni tą podróż wartą zachodu. To jest też taka opinia, jedna z tych bardziej pozytywnych. A ostatnią, jaką warto przytoczyć, myślę, jest taka, iż Tolkien prawdopodobnie jest jednym z najważniejszych współczesnych autorów fantasy, ale niestety film z jego imieniem prawdopodobnie próby czasu, tak jak jego dzieła, nie wytrzyma. Film przy budżecie 20 milionów dolarów, tak jak wspomniałem, premiera była na początku maja, zarobił na razie jedne 2,2 miliona dolarów, a czas trwania jego to 112 minut.
tak jak powiedziałem, nie ma zbyt wielu pozycji, na które czekacie, przynajmniej według portalu FilmWeb, ale na pewno taką to właśnie pozycją jest John Wick, część trzecia. Jest to oczywiście film akcji, thriller produkcji amerykańskiej, którego premiera miała miejsce w Finlandii oraz w Wielkiej Brytanii 15 maja, a w Polsce tak samo jak i w Ameryce tego samego, czyli kilka dni temu, 17 maja. John Wick próbuje opuścić Nowy Jork po tym, jak zostaje wydalony z organizacji zabójców za morderstwo członka wysokiego stołu. Czyli po prostu kontynuujemy jazdę bez trzymanki, jak to było w dwóch poprzednich filmach, no dość dobrze ocenianych i świetnych, jeśli chodzi o wyniki kasowe, a także mówiło się i mówi nadal o powrocie Keanu Reevesa do niesamowitej, świetnej formy z lat właśnie wczesnych 90. czy później, kiedy święcił triumfy z takimi filmami jak Speed, Niebezpieczna Prędkość, czy też Matrix, czy również film Na Fali z 1991 z Patrickiem Swayze. Ale jeszcze zatrzymajmy się chwilę nad scenariuszem. Tutaj jest no mocno ekipa czterech osób: Derek Kolstad, Shay Hatton, Chris Collins oraz Mark Abrams. Jeśli chodzi o drugiego, czyli Hattona, jest to dla niego kompletny debiut, jeśli chodzi o autora scenariusza. Chris Collins maczał swoje palce, a przede wszystkim pióro, w takich serialach jak Prawo ulicy czy też Synowie Anarchii. Mark Abrams to przede wszystkim film telewizyjny Zip z roku 2007 oraz kilka odcinków, oczywiście między innymi kilka odcinków serialu Ekipa, Entourage, który może wiecie, czy pamiętacie z poprzednich odcinków podcastu, jest jednym z moich ulubionych, jeśli chodzi o taką komediową obyczajówkę. A Derek Kolstad pisał scenariusze do poprzednich dwóch Johnów Wicków oraz do Tajemniczej Przesyłki z roku 2013. Reżyserem filmu oczywiście jest Chad Stelski, który w swoim dorobku reżyserskim ma jedynie właśnie dwie poprzednie części z 2014 oraz 2017, a wcześniej był znany jako kaskader. Między innymi był dublerem Keanu Reevesa w Matrixie, a także w przygotowaniach, jeśli chodzi, wracając już do spraw reżyserskich, jest serial Rain właśnie z gwiazdorem dzisiejszego filmu, a jemu będzie partnerować między innymi nadal piękna i podziwiana Hailey Berry, aktorka z filmu między innymi Czekając na wyrok z roku 2001, za który otrzymała Oscara, czy też mocno nieudanego filmu Kobieta Kot z roku 2004, czy też Śmierć nadejdzie jutro, czyli oczywiście Bonda z roku 2002. Obok tej dwójki zobaczymy również Laurence'a Fishburne'a. Tutaj oczywiście w biografii, jak przejrzymy, widzimy takie tytuły jak Matrix, serial Hannibal z lat 2013-15, czy też Rzeka Tajemnic z roku 2003, a także Angelica Houston, czyli jedną z bohaterek pierwszego naszego filmu Buffalo 66 z kwietnia 2017 roku. Oczywiście odcinek naszego podcastu, bo film jest z 1998, a oprócz tego oczywiście zagrała w filmach o rodzinie Adamsów. Do tej czwórki warto też dodać Iana McShane'a, który brylował w serialu Deadwood w latach 2004-2006, a także mogliście go zobaczyć w filmie Piraci z Karaibów. Z ciekawostek warto przytoczyć tutaj wywiad z Keanu Reevesem, który powiedział, że nie chciałby, żeby franczyza Johna Wicka została zniszczona przez kolejne sequele i prawdopodobnie część trzecia będzie ostatnią z serii, chociaż rozpędzona machina finansowa wydaje się temu nie pozwoli. Do roli Sophie startowały takie panie jak Jennifer Beals, Eva Longoria, Salma Hayek, Penelope Cruz, Marion Cotillard, czy też Uma Thurman i Marisa Tomei. Ostatecznie oczywiście rola ta trafiła do Hailey Berry, jednej z moich ulubionych aktorek, także bardzo się z tego powodu cieszę akurat. Film kręcono przede wszystkim w Maroko, w Nowym Jorku oraz w Montrealu. A jeszcze a propos scen kręconych w Maroku, podobno cały plan zdjęciowy był otoczony przez setki kotów, które musiano wyłapać i schować do klatek, które ponoć no, zawalały połowę tak naprawdę planu, ale było to ważne, żeby
Raz oczywiście nie przeszkadzały w zdjęciach, a dwa nie rozpraszały psów, które oczywiście w filmie się pojawiały. Oceny i recenzje na IMDb: świetny wynik 8,4 przy około 5000 głosów. Rotten Tomatoes to też niezły wynik 90%. Oczywiście z powodu tego, że film dopiero wchodzi do kin, ocen widzów nie ma, ale właśnie 90% pozytywów jest na podstawie 136 aż recenzji na ten moment. Jak to jeden recenzent powiedział, w kinie zapłacisz za cały fotel, za całe siedzenie, ale będziesz wykorzystywał tylko jego skrawek, gdyż film właśnie do tego nas ma zmusić tak naprawdę. Według tego recenzenta jest dobry i trzyma w napięciu. Recenzent Filmwebu, dając temu filmowi ocenę 7, mówi o tym, iż John Wick aż kipi od nowych metod robienia starych rzeczy na nowo właśnie. Dość powiedzieć, że właśnie bohater odnajduje coraz to kolejne sposoby, jak skrzywdzić swojego przeciwnika. Po kulach, pięściach i ołówku przyszła pora na zabijanie paskiem, psem czy też koniem. Także będzie, jak widać, ciekawie. Jeśli chodzi o mniej przychylne recenzje, podobno zmęczenie chaosem, emocji napędzone adrenaliną oraz nieubłagany chaos ma niestety sprawić, że będziemy czuć zmęczenie już od połowy filmu. Mówi się też, że część trzecia jest brutalna, ale piękna, pełna wdzięku i również brutalna graficznie. Podobno reżyser Chad Stelski znalazł idealnego partnera do walki dla Keanu Reevesa, którym jest Sergej Einstein. A ostatnia recenzja, mniej przychylna, mówi o tym, że ten film, trzeci już w sadze, jest po prostu przesadą pod każdym jednym względem i no po prostu wszystkiego jest za dużo i nie ma balansu, który tak potrzebny jest, żeby czasami też odpocząć właśnie w kinie akcji. Budżet filmu to $55 milionów. Jeszcze nie są znane, przynajmniej na ten moment, jak ja nagrywam, wyniki finansowe, a czas trwania to 130 minut. No nie wiem, czy zachęciłem, czy nie, ale John Wick 3 już w kinach, także myślę, że fanów ani nie zniechęcę, ani nie zachęcę, bo pewnie już albo poszli, albo i tak zaraz się wybiorą, a ci niezdecydowani, decydujcie sami. To tyle, jeśli chodzi o te krótkie premiery. I teraz clue bonusa numer 11. Wędrująca Ziemia. Jest to science fiction prosto z Chin o budżecie niewyobrażalnym prawie na jak na tamte warunki, których wiele produkcji, o których może pomarzyć, $50 milionów. I to samo jest z zarobkami, gdyż film zarobił $700 milionów, z czego aż 693 w Chinach, a też nie wiadomo, czy poradziłby sobie dobrze też w kinach gdzie indziej na świecie, gdyż film z rynku zawinął Netflix i, tak jak powiedziałem we wstępie, od 30 kwietnia jest dostępny również w Polsce na platformie, gdzie można go obejrzeć, jak to się mówi, za darmo, ale oczywiście w ramach abonamentu. Premiera światowa miała miejsce 5 lutego w Chinach, ale również i tego samego dnia w Stanach Zjednoczonych w limitowanej dystrybucji w kinach IMAX. Film jest oparty na opowiadaniu Liu Cixina, The Wandering Earth. To jest oczywiście tytuł amerykański, angielski. Książka wydana w roku 2000. Zresztą sam autor jest również producentem filmu. Opowiada o tym, jak to słońce w ciągu 20 lat ma zamienić się w czerwonego olbrzyma, co ma również doprowadzić do unicestwienia Układu Słonecznego. I ludzkość przygotowuje się do podróży Ziemi do układu Alpha Centauri. I pomoc ma w tym zamontowanie 10 tysięcy silników odrzutowych wystarczająco silnych, by wypędzić naszą planetę z orbity i wystrzelić w kierunku właśnie Układu Słonecznego oddalonego o 4,2 miliona lat świetlnych. Planowane dotarcie na miejsce ma zająć nam, czyli Ziemi, 2500 lat. Czyli wiele pokoleń ludzi, którzy jedynie wybrani mają miejsce i dostęp do specjalnych schronów. Między innymi nasi bohaterowie główni, którzy ostatecznie z tych miejsc rezygnują. Reżyserem filmu jest Frant Gwo, który ma w karierze 3 filmy. Jeden to Lee's Adventure z roku 2011,
który był dramatem fantazy, a drugi to Tong Zhu Deni, komedia romantyczna z roku 2014. Scenariusz to dość spora prasa zbiorowa, o jednego więcej niż w Johnny Wicku, Gir Ye Dong Zhu Guo oraz Zuxi. Myślę, że nie ma co za bardzo rozwijać i imion, i też filmografii, gdyż pewnie prawie na 100% myślę, że za dużo wam to nie powie, tak samo jak ominę rozwijanie głównych bohaterów, czy bardziej CV aktorów występujących w filmie, i tylko powiem, podobnie jak przy scenariuszu, że w rolach głównych występują aktorzy o takich nazwiskach jak W, NG, Q oraz Li. I myślę, że to raz, że więcej wam informacji a propos tego nie potrzeba, po prostu przejdźmy dalej. Zanim przejdę do ciekawostek i swojej oceny, powiem tylko, że jeśli chodzi o oceny na znanych serwisach, to na IMDb to jest 6.3 przy 14,5 tysiąca głosów. Na Rotten Tomatoes też całkiem nieźle, a nawet chyba lepiej. 72% krytyków oraz 59% widowni. Recenzji jest niewiele, bo 25, ale myślę, że wynik całkiem. No, film web to już 5.3 przy 2000 głosów, a strona Rogera Eberta, czyli słynnego krytyka, który już od kilku lat nie żyje, daje temu filmowi świetny wynik 3,5 gwiazdki na 4. Jeśli chodzi o ciekawostki, to Wędrująca Ziemia jest drugim filmem w historii, jeśli chodzi o box office rodzimy. Pierwsze miejsce ma film, który po amerykańsku nazywał się Wolf Warrior 2 z roku 2017. W Polsce, nie wiem z jakich przyczyn, jak to jest tłumaczone, film miał tytuł, czy ma tytuł, Zan Lang 2. Jeśli chodzi o same wyniki finansowe, Wolf Warrior 2 wyprzedza go o mniej więcej bilion jenów, a na trzecim miejscu jest film, który pewnie niedługo jeden z nich przynajmniej wyprzedzi, czyli Avengers Koniec Gry, który się rozpędza i prawdopodobnie światowo wchłonie niedługo samego Avatara. Zobaczymy, bo to już jest ponad 2,5 miliarda dolarów na całym świecie. Jakiś naprawdę chory wynik. A wracając do naszego filmu, taką ciekawostką jest też to, że tak jak powiedziałem w samej fabule, chodzi o to, że państwa światowe decydują się na taki właśnie krok, żeby przepchnąć jakby naszą planetę do innego układu słonecznego, a w książce, w opowiadaniu dochodził jeszcze jeden element tego, że Stany Zjednoczone chciały zbudować potężny statek kosmiczny, który wyśle ludzi do innej galaktyki. Problem z tym, że jeden bilet dla jednej osoby miał kosztować około 30 milionów dolarów, więc reszta ludzi, które nie byłoby stać na taki bilet, byłaby skazana na zagładę. I w tym momencie właśnie, oczywiście na czele Chiny z innymi krajami, zdecydowały się na inne rozwiązanie. Kiedy przekazano Frantowi Gwo reżyserię i stery właśnie tego filmu, reżyserowi, który nigdy wcześniej science fiction nie robił, a tutaj miał stworzyć dzieło pewnie z założenia już kultowe, gdyż budżet właśnie był kosmiczny, jak na warunki chińskie, 50 milionów. Tak jak mówiłem wcześniej, zrobił tylko dwa filmy, a okazało się, że skończył film, jak skończył, 700 milionów dolarów. To jest chyba wynik, którego nie musi się wstydzić. Co ciekawe, film oczywiście miał wsparcie kinematografii chińskiej, a pierwszy raz w historii dopuszczono do tego, żeby pokazano zniszczony Szanghaj i Pekin, których to obrazów wcześniej całkowicie zabraniała cenzura, a sam chiński przemysł filmowy kontaktował się ze znanymi reżyserami, takimi jak Jamesem Cameronem, czy też Luke'em Bessonem, żeby wymienić tylko kilku, i wszyscy niestety odrzucili propozycję i ostatecznie praca ta trafiła do rąk nie tak nawet bardzo znanego w Chinach reżysera, jakim był i jest, teraz już oczywiście ta pozycja się zmieniła, Frant Gwo, ale on jedyny ponoć najbardziej pasjonował się całą historią oryginalną, opowiadaniem, i dlatego mu powierzono. On i koledzy scenopisarze na samym początku taki pierwszy scenariusz napisali, było to 25 tysięcy słów,
czyli no, mocno powyżej normy. Potem spędzili 6 miesięcy pracując podobno dzień i noc, przepisując szkic, wprowadzając zmiany, robiąc to jeszcze raz i jeszcze raz. I ostatecznie końcowy szkic miał 6 milionów słów, gdzie każda postać, tak naprawdę, którą widać na ekranie, ma swoje szczegółowe, tak zwany background, tło i swoje historie. Warto podać, iż w samym weekendzie otwarcia film zarobił w Chinach 300 milionów dolarów, a sam film, myślę, że nie ma się czego wstydzić, jeśli chodzi o rozmach produkcyjny, jeśli chodzi o CGI, o efekty specjalne. Tak naprawdę większość, jak nie wszyscy, krytycy i fachowcy podkreślają, że naprawdę świetnie te CGI wyszło. Nie bano się tego używać i te małe plany, jak i duże panoramy świetnie się sprawdziły i naprawdę można się wczuć w klimat. Nie za bardzo widać właśnie to, że no właśnie na tym polega jakość tych efektów, że widać, jak to się mówi, more or less, że jest to prawdziwe, a nie wygenerowane przez komputer. Jakkolwiek tą warstwę graficzną, również muzyczną, klimatu właśnie dzieła kultowego i sam w ogóle moim zdaniem bardzo ambitny i ciekawy pomysł na fabułę, na w ogóle cały ten punkt zwrotny, na punkt wyjścia całej historii, to można powiedzieć, że warstwa scenariuszowa, jeśli chodzi o rozpisanie tych bohaterów, wejście bardziej szczegółowo w ich życiorysy, no to już troszeczkę kuleje i no tak naprawdę chyba nie widać, tak z mojego przynajmniej doświadczenia. Jeden raz obejrzałem, ale nie za pierwszym razem udało mi się do końca. Najpierw zacząłem, za pierwszym razem troszeczkę mnie kuło właśnie takie coś, co zawsze tak naprawdę mnie kuje w filmach azjatyckich, czyli troszeczkę taka prostota, zbyt duża ceremonialność, jeśli chodzi o pokazywanie uczuć, jakieś krzyki, płacze, kopanie, uderzanie, takie troszeczkę sztubackie zachowanie, ale to kiedy przymkniemy na to oko i przejdziemy dalej, skupiając się na tej historii bardziej i tego, co się dzieje globalnie, czyli z tą naszą planetą, to już jest całkiem sympatycznie. Jest to naprawdę rozrywka na niezłym poziomie. Na pewno nie jest to film wybitny, ale na pewno jest wyjątkowy, gdyż coś takiego w kinie azjatyckim, chińskim się do tej pory nie zdarzyło. Film, który pewnie mógłby być jeszcze lepszym właśnie gdyby, no mówi się o tej pracy przy scenariuszu, ale chyba właśnie poszli w długość, a nie jakość, chociaż też nie jest to tak, że ten film się jakoś strasznie rozciągnął, gdyż trwa 2 godziny i 5 minut, więc też jest to, myślę, w miarę zjadliwe. Epatuje no, niesamowitymi obrazami, nawet na dużym ekranie, oglądałem to na swoim telewizorze, właśnie na Netflixie. Oczywiście także to też jest ważne, że nie trzeba gdzieś grzebać w jakichś nielegalnych źródłach, żeby ten film dostać. Netflix tutaj się wykazał przynajmniej takim zmysłem, że warto coś pokazać swojemu widzowi innego, coś właśnie egzotycznego przy tych wszystkich amerykańskich superprodukcjach i troszeczkę z innego kąta na to spojrzeć. Też warto chyba wspomnieć, nie będzie tu zbyt dużym spoilerem to, że nie ma tutaj jakiegoś superbohatera, to jest zupełnie inny wzór na bohatera. Tu jest po prostu kraj komunistyczny i to też odzwierciedla się w tym filmie, czyli mamy bohatera prawie zbiorowego, w sensie nie przez całą ludzkość, ale jednak tych bohaterów jest więcej. Ta ekipa, która ma uratować świat, a tak naprawdę chodzi o sytuację, o tym nie mówiłem, ale też nie będę wchodził w szczegóły, ale zdarza się awaria i ekipa zostaje właśnie wysłana do rozwiązania problemu i uratowania tej misji, wyeksportowania Ziemi poza Układ Słoneczny. To właśnie ta ekipa kilkuosobowa jest takim naszym bohaterem zbiorowym, pokazując właśnie te ideały komunistyczne, pracę w grupie, sukces grupy, który jest oczywiście ważniejszy nad sukcesem jednostki, co też myślę, że jest raz, że świeżym takim spojrzeniem, troszeczkę może właśnie z tą, tak jak mówiłem, optyką naszą europejską czy amerykańską, gdzie skupiamy się właśnie na przede wszystkim, no nie mówię o Avengersach, bo to też nie chodzi o to, że to są tacy Avengersi chińscy, tylko przy takim właśnie obraniu drogi bohatera zbiorowego nie jest łatwo
skupić się na tych losach poszczególnych osób i śledzić ich, tym bardziej, że troszeczkę czasami ten chaos się wkrada. No ale tak jak mówię, myślę, że na niezobowiązujący wieczór po tych blockbusterach amerykańskich, myślę, że naprawdę warto polecić, przynajmniej żeby znać taki film. Myślę, że fani sci-fi, fani fantastyki nie zawiodą się przede wszystkim na tym rozmachu, na tych efektach specjalnych, wybuchach i generalnie całej tej otoczce. Naprawdę czuję się tutaj wielki kino z rozmachem, ale lekko troszeczkę bez pomysłu na zawiązanie takiej bliskości z widzem, który mógłby się utożsamić bardziej z tymi bohaterami. Myślę, że również to pokazuje na to, że jednak jest potencjał w tym kinie chińskim. Fachowcy mówią o tym, że taki film podobny prawdopodobnie powstałby w Stanach za 3-4 razy tyle, a tutaj ten budżet na jakimś tam przyzwoitym poziomie jest, ale też mówi się o tym, że jest to jakby troszeczkę dramat familijny i tak to też jest, gdzie tylko w tle jest potencjał katastroficzny tego filmu. No ale myślę, że tak czy inaczej, patrząc na to kino azjatyckie, jest to pewnego rodzaju perełka. Kolory, które są stosowane, nie są jakieś pstrokate, są takie bardzo naturalne, stonowane. Przeważają barwy chłodne, które no, dobrze się wpasowują w obraz zmrożonej powierzchni naszej planety, gdyż no, wypychając naszą wspaniałą matkę Ziemię, coraz dalej od Słońca, planeta jest cała pokryta lodem i też właśnie w takich warunkach i w takiej scenerii oglądamy ten film, oprócz oczywiście ujęć z samego kosmosu. Też myślę, że łatwo zauważyć, czym się inspirowali twórcy. Pewnie też samego dzieła, samego opowiadania. Widać wizualne, ale i właśnie fabularne zapożyczenia z takich filmów jak Odyseja Kosmiczna, czy też niedawna Grawitacja, również oczywiście Armagedon, czy też Interstellar. Chociaż i tutaj też czasami właśnie jako minus podaje się to, że chwilami muzyka wchodzi w rejony bliskie plagiatowi dzieł Hansa Zimmera właśnie z filmu Nolana. Ale myślę, że jednak całość się broni na tyle, że myślę, że jak obejrzycie, to nikt we mnie pomidorem nie rzuci. A jeżeli będzie chciał rzucić, to niech sobie wyłączy może wcześniej. Myślę, że chociaż te pierwsze sceny i sam ten pomysł, myślę, że w jaki sposób was wciągnie. Ja daję temu filmowi takie TMF-owskie 10 na 15. A jeszcze na koniec, przytaczając recenzję krytyków profesjonalnych, na przykład z New York Timesa, warto przytoczyć Bena Kenigsberga, który powiedział, że film jest zalany mrocznymi komputerowymi obrazami, oszałamiającą ekspozycją i manipulacyjnym sentymentalizmem, tak jak przeciętny hollywoodzki filmik. Także wypunktowuję tutaj i plusy, i minusy takich właśnie dzieł. Inny krytyk mówi o tym, iż nie przychodzi mu na myśl inny, nowy przebój, który mocno opierał się na właśnie CGI i komputerach, który sprawił, że poczuł taki zawrót głowy z powodu właśnie doskonałej dbałości o szczegóły, a także i zaraźliwego ducha samej historii. Także myślę, że też całkiem pozytywny wydźwięk. A ostatnia recenzja mówi o tym, że film zapewne różni się mocno od tego, co w podobnych warunkach tworzyłby m.in. Christopher Nolan, ale to jest właśnie, na tym polega piękno tego filmu, który jest trochę taki właśnie w porównaniu do tych dzieł amerykańskich, hollywoodzkich, dziki i fajnie po prostu zobaczyć coś, co wygląda na przebój kasowy z zupełnie innego kraju, zupełnie innej kultury. Nie wiem, może zachęcić do zapoznania się z tą kinematografią chińską w większej, szerszej skali. Kto wie, może wciągniecie się, tak jak niektórzy wciągają się na przykład w Bollywood. Kto wie. Ja się bawiłem całkiem nieźle, tym bardziej na takiego antygeeka filmów sci-fi jak ja, to naprawdę z miłą chęcią dotrwałem do końca filmu i gdzieś tam mniej czy bardziej ściskałem kciuki za tą naszą ziemię. Wam też życzę tego, żeby na koniec emisji filmu moglibyście sobie też tak powiedzieć jak ja, że ot, fajny filmik, lekki, ciekawy, dość oryginalny i tyle. Dziękuję za dziś. Bonus numer 11 uważam za zakończony. Zapraszam oczywiście na nasze strony www.facebook.com, na Twitterze,
TMF podkreślnik podcast na Instagramie, również tak jak na Facebooku TMF podcast, oprócz tego Lekton, czy też YouTube i kilka odcinków też na SoundCloudzie, plus nasza strona domowa www.tmfpodcast.com. Tam oczywiście wszystkie odcinki nasze oraz rozpiski czasowe, również do tego odcinka, razem z trailerami, z linkami. Zapraszam na kolejny pełny odcinek już za tydzień i też mamy dla Was kolejną perełeczkę, o której mówiłem z Darkiem już przy okazji odcinka specjalnego o naszych drugich urodzinach. Także jeszcze raz dziękuję za dziś. Trzymajcie się. Pa!